Składanie tego trwa kolejny czas, kiedy spotkamy się tu w kościele również. To jest cały czas dokładanie tego trwa i dzięki temu coś płonie. Dzięki temu, że jesteśmy przy Bogu, jesteśmy w modlitwie, jesteśmy w Słowie. Dzięki temu po prostu płonie w naszym życiu to życie Boże. Ten Duch Święty jest obecny i to płonie to światło, które jest w naszym sercu. Wiecie, Paweł, jak macie jeszcze otwarty list do Rzymian, powiedział na drugiej stronie, 12:11 powiedział tak. Gorliwości nie ustawając, płomiennie Duchem Panu służcie. Po prostu jest powiedziane, wiecie, że płomiennie Duchem Panu służyć. Żeby to płonęło w naszym sercu, żeby to nie było takie, Bóg jest dobry. Fajny Bóg, takie dobre rzeczy w moim życiu czyni. A żeby to było, że płomiennie Duchem mówimy, jak wielki jest Bóg w naszym życiu, jak wspaniały, cudowny Bóg, jakie rzeczy czyni, jak się troszczy, jak się opiekuje, jakie zaopatrzenie daje, jakie przynosi. Jakaś płomienność taka w opowiadaniu o Bogu innym ludziom, żeby ten płomień po prostu był widoczny. To musi być gorliwość, tak jak Paweł wspomniał jednocześnie, że to nie z jakiegoś lenistwa, a po prostu z gorliwości, żeby to coś płynęło w naszym życiu. I Bóg chce tego, żebyśmy tak płomiennie służyli. Tym bardziej, jak powiedziałam, że to w tej świątyni musi płonąć ten ogień. Sami wiecie doskonale, że jak nie będziemy dorzucać, to ognisko będzie przygasać, przygasać, przygasać. Ja wczoraj byłam akurat na działce. Paliliśmy różne ogniska, ponieważ jak się robi porządki wiosenne, to różne ogniska się pali w tym czasie. I było takie jedno ognisko duże, ponieważ wycinaliśmy drzewa niepotrzebne wokół na wyspie. Znaczy za pozwoleniem oczywiście. Wycinaliśmy różne drzewa. Potem te drzewa trzeba było pociąć, obciąć gałęzie i to, co było niepotrzebne, czego ludzie nie wzięli, spalaliśmy w jednym olbrzymim ognisku. I to było, wiecie, wspaniałe, cudowne ognisko, ponieważ była sosna, więc tak płonęło to ognisko. Piękny, wspaniały, cudowny ogień. Ogień prawie aż do nieba. Tak się paliło. I to było widać, że to jest dobre ognisko, wiecie. Jak się patrzy na to ognisko, to było widać, że to jest dobry płomień, który płonie. Jest piękny, czysty ogień, który przyciąga wszystkich ludzi. Każdy chce być przy tym ognisku, już nie mówię o kiełbaskach czy inne rzeczy, ale chce się po prostu postać, popatrzeć na ogień, porozmyślać, pomodlić się. Jest taki fajny, cudowny czas. Jeszcze lepiej, jak się pali ognisko wieczorem. To już w ogóle jest wspaniały czas. Siedzisz nad jeziorem, płonie ognisko. Możesz rozmawiać z Bogiem w tym czasie, możesz po prostu modlić się. Jeśli jesteś w gronie ludzi wierzących, po prostu mieć dobry, cudowny czas. Więc to było dobre ognisko, po prostu było widać, jak ono się pali. Ale dlatego rozpalaliśmy, paliliśmy to ognisko drewno. I rozpaliliśmy to ognisko, wiecie, ale były też inne ogniska, w których paliliśmy śmieci, ale powiem o innych rzeczach później. I paliliśmy to ognisko, jak mówię, i powiedziałam, że to było bardzo widoczne. Dzisiaj, tak jak wspomniałam tutaj na tym miejscu, że wy ciągle w ciągu dnia czynicie te rzeczy, sprawia, że to ognisko płonie, ale jeśli odejdziemy, sama odchodziłam później po jakichś godzinach i to ognisko zaczęło wygasać. Musi być ktoś, wiecie, kto będzie po prostu dokładał do tego ogniska, bo jeśli nie będzie tej osoby, to ono będzie gasło, gasło, gasło i całkiem wygaśnie. Drugi dzień już tam nic nie będzie, tylko popiół. Więc tak jak takie ognisko, wiecie, które tak namacamy, które robimy gdzieś na wyspie czy gdziekolwiek, nie? Koło domku, ono musi mieć kogoś, kto będzie stał cały czas w tym ognisku, ruszał, grzewał, dorzucał. Tak samo powiedziałam w naszym życiu. Musi być to stały czas, który macie po prostu dorzucaniu tego wszystkiego, tych Bożych rzeczy, żeby to ognisko płonęło. Powiedziałam, że jesteście wy odpowiedzialni za to kapłaństwo, które sprawujecie. Paweł w liście do Rzymian 12:1 jeszcze mówi tak. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. Tam było powiedziane, wiecie, o pewnej ofierze, którą składano na to ognisko. Ono się paliło cały czas, ta ofiara była spalana. Dzisiaj sami wiecie, że nie przynosimy tu żadnych ofiar, bo inaczej by te zwierzątka tu wszystkie biegały między nami. Służba porządkowa musiałaby je połapać, ustawić gdzieś, nie? Ale dzięki Bogu, że tu nie zażynamy tych zwierzątek. Ale Paweł z kolei mówi tutaj o naszych ciałach składanych jako ofiara tutaj na tym wszystkim, na tym ogniu. Myślę sobie, no w jaki sposób mogę swoje ciało złożyć? Kiedyś jedna siostra tak wspaniale malownicza powiedziała. Ona wyobrażała sobie, że jest taki ołtarz na podwyższeniu stoi, powiedzmy gdzieś tutaj, nie? Na tym ołtarzu jest to taka kać, gdzie się spala to wszystko, gdzie to jest ułożone. I ona powiedziała, że sobie wyobraża tak, że tak drapuje się na ten ołtarz, drapuje się coraz bardziej, już chce się ułożyć, żeby to płonęło i wyłazi z powrotem z tego ołtarza. My po prostu nieraz tak naprawdę robimy sami. Usiłujemy nasze ciała złożyć Bogu, oddać to wszystko, co jest w naszym życiu, a potem zabieramy, sami schodzimy. Już mamy dość tego drapywania się. Może powiesz, no jakie to ciało, czy nie położę swojej ręki albo nogi, czy cały się nie złoży, nie będą wybrać, albo odpalać potem na ogniska. Oczywiście, że nie będziemy tego robić, ale wiecie, wasze ciała to są wasze pragnienia, wasza wola, wasza pamięć, wasze wyobraźnia, to co chcecie, co czujecie, co lubicie robić, to wszystko, co jest wasze. To wszystko składacie jako ofiarę żywą, świętą Bogu.
Wiecie, to wszystko my oddajemy z naszego życia i to jest ta ofiara po prostu. Oddajemy to wszystko, co jest nasze, nasze chcenia po prostu, co my chcemy robić. Po to, żeby po prostu to spłonęło, a na to przyszło Boże chcenie. Boże chcenie, Boże pragnienia, Boże marzenia. Wiecie, jak spłoną nasze chcenia, to jest nic takiego wartościowego. Czasami człowiek się trzyma niesamowicie tego wszystkiego, a to nie jest naprawdę ważne. Kiedy Bóg przynosi swoje chcenia i swoje marzenia i swoje plany, są jeszcze lepsze i większe. Nam tylko ludziom się wydaje po prostu, że mam takie dobre pragnienia, dobre chcenia. Także to wszystko, mówię, możecie włożyć na tym ogniu, który płonie, oddać. Ja wiem, że to jest bardzo ciężkie, to bardzo boli, jak się czegoś chce coś robić, a nie powinno się robić, bo Bóg tego nie chce. Wiele rzeczy wiem, że ja bym po prostu robiła inaczej, ale wiem, że Bogu się to nie podoba i nie robię tych rzeczy w swoim życiu, dlatego właśnie, że to Bóg chce, bym inne rzeczy robiła. Czasami, wiecie, ludzkie możliwości są takie ograniczone, że człowiek by uciekł z pewnych miejsc, ale Bóg chce, byś tam był i jesteś. To jest także zupełne po prostu wykonywanie Bożej woli. Wiecie, kiedyś takie ofiary to było składanie, takie kultowe składanie ofiar. Praktycznie to przyszło z pogaństwa, nie? Kiedy oni swoim bożkom ofiarowali różne zwierzęta. To był taki kult składania. Ale dzisiaj twoją ofiarą to jest twoje posłuszeństwo Bogu, twoje wykonywanie Jego woli w życiu. To jest właśnie ta twoja ofiara, którą składasz tutaj na tym miejscu. I powiedziałam właśnie, że w tym ognisku, które płonęło kiedyś, i tak jak mówię, że ono płonie teraz w naszym sercu. Płonie w naszym sercu, mówiłam o tym drwach, które dorzucacie, dzięki temu to ognisko cały czas płonie. Jak będziecie dorzucali, mówię to słowo, będziecie dorzucali modlitwę, będziecie po prostu w tym żyli i w tym byli codziennie, każdego dnia, ono nigdy w naszym życiu, w waszym życiu nie wygaśnie do końca twojego życia. Gdy pójdziesz przed Pana, to już nie będziesz musiał się modlić, więc stał go uwielbiał. I ono będzie zawsze się paliło. Jeśli nie zabraknie wam tej książki, którą tutaj mamy, po prostu będziecie ją wrzucać do ogniska. Nie mówię, żebyście wyrywali kartki, palili ognisko nad jeziorem, ale jeśli z tej książki będziecie wrzucali sobie Izajasza, wrzucicie sobie Jeremiasza, wrzucicie sobie Esterę, no to po prostu będzie płonęło w waszym życiu. I będziecie brali to, co dla waszego życia jest z tych ksiąg, a ten ogień będzie płonął dla Pana i będziecie po prostu świadectwem płomiennej gorliwości dla Niego. Ale chciałam mówić także o innym ognisku. Wiecie, są inne ogniska, które płoną zupełnie inaczej. Ja wczoraj miałam okazję takie ognisko stworzyć, bo musiałam. Ponieważ chciałam spalić wszystkie liście, które zagrabiłam w tej działce. Więc spaliłam takie ognisko i paliły się same liście. I to było straszne ognisko. Był taki dym, po prostu takie zadymienie, zaćmienie słońca totalne, nic nie było widać, przy tym gryzło to w oczy, człowiek by uciekał, a trzeba to spalić, nie? I to było takie ognisko. Patrzcie, to ognisko się tym różniło, dlatego że ja inną rzecz rzucałam do ognia. Tamci, którzy rzucali te drewno do ognia, płonął wspaniały, cudowny ogień. Ponieważ ja rzucałam śmieci, więc to nie było żadnego ognia, były same dymy, zaćmienie słońca i wszystko, nie? Po prostu gryzący dym. I takie same ognisko może być w naszym życiu. Wiecie, takie same ognisko możemy także palić w naszym życiu. Jeśli nie czytamy słowa, nie żyjemy ze Słowem Bożym, stajemy, jest na przykład ranek, patrzymy, co to jest w telewizji, kawa czy herbata, nie wiem, kiedyś była już rano. Może taki przykład dam z moich znajomych. Włączają kawa czy herbata, leci, obejrzy sobie program, idzie do pracy. Praca, jeśli pracuję w biurze, nie zawsze jest dużo pracy, więc jak usiądą, to rozmowy są takie, że czasami lepiej nie nagrywać po prostu. Także takie są rozmowy. Takie są żarty, różne rzeczy. Wraca po pracy, obiad zje, telewizja, gazeta. Tak dobicie do wieczora. Jak jest piękna pogoda, to pójdzie do samochodu, garaż sprząta, samochód reperuje, czyści, odkurza. Wieczorem kolacja, jeszcze jeden film, drugi, trzeci, północy idę spać. I taki dzień też może być w naszym życiu. Może być taki dzień. Mogą być różne seriale, które oglądamy. Nie wiem, jakie nam teraz lecą na bieżąco. Robinson Crusoe, widziałam, gdzieś tam leciał. I wiecie, jak wrzucimy Robinsona Crusoe do ogniska, jak wrzucimy plebanie do ogniska, to już nie będzie takie ognisko płonęło jak te drewno. To będzie płonęło ognisko tak jak te moje liście. Jeśli wrzucimy jeszcze inne rzeczy, wiecie, jakieś żarty niestosowne, jakieś rozmowy, w których byliśmy w oskarżeniach, po plotkowaniu, oskarżeniu ludzi, to ono będzie się tak paliło jak te moje liście. I powstanie taki gęsty, gryzący dym, od którego każdy ucieka. To są, wiecie, te wszystkie śmieci. Wszystkie śmieci tym, czym się zajmujemy sami, wiecie, czym po prostu nie oddaliśmy Bogu, tylko usiłujemy sami na własną po prostu rękę jakoś spędzić ten dzień, to jest to, co płonie w tym ognisku. Izajasz powiedział tak, Izajasz 47:14, otwórzcie. 47:14. Strona 794. Izajasz powiedział o pewnym ognisku, tutaj tak. Patrzcie, są oni jak ściernie, które pochłania ogień.
Nie potrafią uratować swojego życia z płomieni. To nie jest żar węgli do ogrzewania, ani ognisko, by dookoła niego siedzieć. I przy takim ognisku nikt nie będzie siedział. Wiecie, tak naprawdę mądry człowiek to ucieka od takich ognisk jak najdalej po prostu, bo się nie da siedzieć. Jeśli ty żyjesz z Bogiem, masz inne plany, inne marzenia, inne pragnienia, to ty po prostu nie wytrzymasz przy takim ognisku. To nie jest ognisko dla ciebie. Ognisko jest po to, żeby siedzieć, mieć jakieś relacje, ale przy takim ognisku nie da się siedzieć, Izajasz mówi. Księdze Joba jest powiedziane tak. Księga Joba, 18 rozdział. A jednak światło bezbożnego gaśnie i nie świeci się jak płomień jego ogniska. Wiecie, tak naprawdę sercu bezbożnego nie świeci żaden płomień. Jaki płomień?